Emreli 3 gole w 2 meczu, to pokazuje, że to był transfer, to był strzał w dziesiątkę. Czy spodziewał się pan w przerwie, że los tego meczu się odwróci? Nie spodziewałem się. No, wręcz byłem zły, że w doliczonym czasie gry Legia traci gola. Były takie momenty, były sygnały niebezpieczne dla Legii, gdzie przeciwnik grając 10 wyprowadzał szybki kontratak. Czasami 6-6. Widać było, że Slavia chce strzelić gola. To czuć było z boiska, że to Slavia grając 10 jest bliżej strzelenia gola niż Legia. Legia była taka bezzemna. Legia jak gdyby trochę straciła czujność też, jeżeli chodzi o taki odbiór piłki w środkowej strefie boiska. No i wielu piłkarzy, tak jak Lopez czy Josue, myślę, że trochę zawodzili, bo i w ofensywie trochę słabiej, i też w defensywie nie pomagali. Ostatnio mówiliśmy po meczu z Dynamem, że trener Czesław Michniewicz nie do końca trafił ze zmianami albo po prostu zawiódł się na tych rezerwowych. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zmiany i o konkurencję, to chyba największa jest w ataku. Emreli i Pekar. Piłkarze różni, ale myślę, że też bardzo ważni dla drużyny. Emreli 3 gole w 2 meczu, to pokazuje, że to był transfer, to był strzał w dziesiątkę. Natomiast Pekar też pokazuje coś takiego, że każdy piłkarz nie grający w pierwszym składzie, wchodzący z ławki rezerwowej powinien pokazać. Czyli taką energię, pozytywną energię i taki dający sygnał tym piłkarzom, którzy są za mną, że patrzcie, ja walczę, wy róbcie to samo. I to też, myślę, był taki moment, gdzie Pekar, to bieganie jego, to sprawianie, że przeciwnikowi było ciężej, spowodowało, że przeciwnik też zaczął tracić trochę wiarę w rozegranie. Czy to był taki dowód na to, że jest dla nich miejsce obu w ataku w pierwszym składzie? Pewnie takie mecze będą, że będą grali razem, natomiast nie wyobrażałem sobie dzisiaj, żeby dzisiaj wyszli obydwaj w pierwszym składzie. Może Emerli trochę z tyłu, może Pekard właśnie ten, który by kończył te akcje po dośrodkowaniach. No mnie się podoba przede wszystkim właśnie charakter piłkarza, który nie został doceniony przez trenera. Dzisiaj grając przeciwko piłkarzom ze swojego kraju, to mogło zaboleć, ale pokazał też jakoś, on był cały czas w polu karnym i myślę, że też ona absorbował w tej pierwszej sytuacji piłkarzy, gdzie Emreli strzelał gola, bo tak naprawdę to Emreli wszedł przez Pekarda, więc on też miał jakiś taki, może niewidoczny, ale swój udział. Panie Kazimierzu, nie wypada nie wspomnieć o Arturze Borucu, bo ten jego pajacyk znowu zadziałał przynajmniej 2 razy. No ja myślę, że dzisiaj możemy wskazywać jednego, drugiego, trzeciego bohatera, czy strzelca gola Emreliego, ale bez Artura Boruca, bez jego interwencji, zwłaszcza tej w drugiej połowie na 2-0, to pewnie dzisiaj byśmy, my, kibice Legii i drużyna, właściciele się nie cieszyli. Pewnie to nie będzie taki łatwy proces wprowadzania tych nowych piłkarzy od razu, ale jak pan widzi kadrę Legii na najbliższe miesiące? No bo to jednak jest takie zbieranie piłkarzy na ostatnią chwilę trochę. No to jest przepaść, Jeżeli mówimy o, że chcemy dorównać do klasy Slavii, Dynama, z tymi, z którymi się mierzyła Legia, no to jest, jeżeli chodzi o jakość piłkarzy, przepaść. Także tym bardziej to wyszło, ale ja nie wiem, na ile meczów by to wyszło tak naprawdę, to co się stało ze Slavią. Widzieliśmy z Dynamem, że zespół Dynama był lepszy, mający w swoich szeregach lepszych piłkarzy, nie tylko w pierwszej 11. No, jeżeli Legia chce tutaj równać do najlepszych i promować swoich piłkarzy poprzez jakość właśnie gry w Europie i sprzedawać drożej, no to trzeba trochę więcej zainwestować, mieć rozeznania na rynku na takich piłkarzy po milion, może po 2 miliony, żeby później sprzedawać po 5-6, a nie zastanawiać się, dlaczego 3, a nie 8. Lepiej mieć 2 kluby w lidze konferencji, czy 1 w lidze Europy? A, ciekawe pytanie. No myślę, że chyba 2 w konferencji, bo byśmy się nie tylko jednym zespołem emocjonowali. Też zobaczymy, czy Legia tak naprawdę dotrzyma kroku tym zespołom, z którymi będzie grała. Czy to będą takie mecze, że będziemy mówili, że udało się, czy że Legia zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo. Jeszcze słówko o kadrze, bo wiemy, że przed nami 3 mecze reprezentacji Polski. Pan będzie jeden z tych meczów komentował. Jak pan widzi ten trójmecz ekipy Paulo Souza? Nie wiem, jeszcze nie zastanawiałem się nad tym zupełnie. Ja myślę, że to też na pewno i forma piłkarzy, którzy zostaną powołani, i też strategia trenera. No myślę, że mamy 2 mecze, które musimy wygrać i wcześniej powalczyć. Także dobrze było, żebyśmy się w tych 2 meczach napędzili, a trzeci zagrali i skutecznie, i trochę ze szczęściem. No ale przede wszystkim dobrze, żeby ta jakość też była
widoczne.